Ateiści. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego i mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy chcecie przegrać? Czy chcecie stracić okazję, żeby mieć swojego reprezentanta albo swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim? Nie chodzi mi o takich reprezentantów, którzy w swojej prywatności są ateistami, ale chodzi mi o takich reprezentantów, którzy śmiało mówią o ateizmie, walczą jakby o pozycję ateistów w społeczeństwie europejskim i polskim i którzy chcą, żeby prawo i żeby możliwości społeczne zmieniły się tak, aby ateiści byli w pełni akceptowani również poprzez edukację, która nie byłaby w żaden sposób katechizacją. Prawda? Więc mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, który jest ważny, bo on ustala prawa dla całej Europy. Oczywiście później dane państwo członkowskie musi te prawa zaakceptować, przyjąć, ale ogólnie zazwyczaj tak to działa. I właśnie no jest okazja, prawda, że można wybrać do Parlamentu Europejskiego ludzi o poglądzie świeckim, ateistycznym, którzy naprawdę chcą coś zmienić w tą stronę i mają do tego narzędzie, jakim jest głos w Parlamencie Europejskim i jakim jest możliwość skłaniania innych posłów i posłanek w Parlamencie Europejskim, niekoniecznie Polaków, do tego, aby głosowali razem z nimi, prawda, i żeby coś się rzeczywiście zmieniło. Ja startuję z listy Europa Plus Twój Ruch i wiem, na bazie tego, co czytam o programach innych koalicji i partii, że tylko Europa Plus Twój Ruch stawia ateizm jako pewien element postulat wyborczy. I widząc to, co do tej pory robili posłowie Europy Plus Twój Ruch i posłanki, no jest to szczery postulat. Oczywiście możecie oceniać, jak to było, czy to było doskonale, czy to było mniej doskonale, ale było, prawda? Było. Musicie przyznać. SLD, PO, PiS tego raczej chyba nie robili, prawda? No więc. Więc macie okazję, żeby głosować na kandydatów, którzy będą bronić naszych wspólnych wartości, prawda? Ale wydaje mi się, że część z Was, sądząc po ostatnich rankingach, które no nie wiem na ile są prawdziwe, bo to zazwyczaj jest zaskoczenie i tutaj ludzie związani z Twoim ruchem zwłaszcza mają szczęście, czy też nieszczęście do tego, że te rankingi się nie pokrywają z wyborczą rzeczywistością. Ale no z rankingów wynika, że chyba część z Was nie chce głosować, prawda? Chcecie oddać głosy PiS-owi, chcecie oddać głosy Korwinowi Mikke, czyli klerykałom, którzy nie widzą żadnego problemu związanego z tym, co się dzieje w Polsce. Tak? Nie ma żadnego problemu. Jesteśmy państwem świeckim, jest super, tak? No więc jeśli uważacie, że jednak nie jest super, to 25 maja głosujcie, tak? No to jest pewna wartość, którą bardzo łatwo stracić, a bardzo łatwo też coś zyskać, jeśli się zagłosuje. Nie wiem, dlaczego część z nas, już jestem jednym z Was, dlaczego część z nas nie chce głosować? Może dlatego, że jesteśmy wybredni, prawda? Że chcielibyśmy, żeby wszystko było dokładnie tak, jak chcemy, żeby ten ateista, na którego głosujemy, był supermanem i żeby dokładnie myślał tak, jak my. No, są to zbyt wyśrubowane postulaty. Może przeszkadza Wam to, że w koalicji Europa Plus Twój Ruch pojawiają się jakieś tarcia. I że te tarcia oczywiście prasa, która raczej nie jest za bardzo pro-twojoruchowsko-europlusowa, że prasa no wyolbrzymia te wszystkie sprzeczki, tarcia do miana jakiegoś kataklizmu czasami. No to jest normalne, prawda? Bo przecież na tym polega PR, na tym polega walka. Jakby prasa była w rękach Europy Plus Twój Ruch, to by wyglądało zupełnie odwrotnie. To w ogóle by nie było żadnych tarć, a z drugiej strony jakieś drobne sprzeczki, nie wiem, w PiS-ie to już by była w ogóle trzecia wojna światowa dla tych ludzi. Wiemy przecież, że się kłócą. No więc tak, oczywiście zdarzają się tarcia. Ja sam nie wiem dokładnie, o co w nich chodzi często, ale to nie jest aż tak ważne, żeby nie oddać głosu, prawda? Na ludzi, którzy chcą promować ateizm, chcą bronić pozycji ateistów, chcą, żeby prawa były bardziej sprawiedliwe z myślą również o nas. To nie jest powód, naprawdę. To, czy Wam się podoba Palikot, czy nie, czy Wam się podoba Kalisz, czy nie, czy nie wiem, czy Wam się podoba Wójciak, czy Biedroń, czy ktokolwiek inny,
No to nie jest powód, żeby oddać głosy PiS-owi. No to chyba jest oczywiste. Bądźmy racjonalni, moi drodzy. Dlatego proszę Was bardzo, żebyście głosowali 25 maja za Europą Plus Twoim ruchem. Bo w tym momencie oddajecie głos również na świeckość i również na ateizm i również na liberalizację życia społecznego pod kątem tych wartości. I taka szansa jest raz na jakiś czas, więc nie straćmy jej. Proszę Was, żebyście o tym pomyśleli i gdziekolwiek mieszkacie, tam oddajcie głos. Prawdopodobnie wszędzie znajdziecie zasługujących na to kandydatów i kandydatki. Dziękuję.